Kasyno już zamknięte? Ale jak kasyno już zamknięte? Czemu zamknięte? A, no to da. No to spoko. Ludzie już nie mają hajsu? Jademy! Ale piosenka. Osiemnastki tylko w mojej furze. Ja na górze. Dorek przyszedł, Dorek przyszedł. Dorianok. Siema Dorek. Siema, siema, co tu się dzieje? Co się odpierdala? Teraz spodnie jak w Poznaniu. Cztery osiemnastki, moje górze, ja na górze, ja na górze. Cztery osiemnastki, ty jest to kurwa, tu stripteas widzę jest. Cztery osiemnastki, o Jezu. Moje górze, ja na górze, proszę. Ja na górze, ja na górze. To w moim samochodzie, to jest ten prędzy, to jest teraz moje. O kurwa. Dobra, koniec. Ta koszula już jest sucha? Elżo? Tak, chyba tak brzmią, ze poprzeku. O kurde! Ale impreza. No jak tam, już po kasynie zamknięte? Tak. Czekaj, koniec. Wydali wszystko? Tak. Tak. O kurde, o kurde! Wstaję, wstaję, już podłoga zimna, fajna, nie? Toria, czekaj, fajnie mi się zrobiło. Dzieci ze schodów leci, Boże. Dobra, teraz puszczamy hit roku. Ty, wstałam. Żyjesz, kurwa? O Jezu. Pomóc ci zejść? Super jest, o kurde. Spokojnie. Nie, nie, nie. Wszystko pod kontrolą. O, trzymaj się. Kaszłyczku, chodź. Trzymaj się. Władza okryta na... Jezus. Ja już się zadoszę na chwilę. To jest Charlotte? Colin? Colin? Szłyczku, jesteś zła na mnie? To jest Charlotte, Tomaszku? Że nie. Tak, tak. Słuchajcie. A, a gdzie jest ta? Myślałem, że to jest ta. O! Kto? Daj, fajna podłoga, zimna była podłoga. Ty, a ty wypijesz, Dorian? Dorian, chodź. Podłoga, fula na fula. Jeśli będzie trzeba, Dorian, zrobię to, co będzie trzeba. Dorianku, ze mną się napijesz? Pa, 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 pa. No. Elfik, pana to. Ja mam jeszcze z wczoraj. O kurwa. No to siup, jednego. Ej, ej, weź też, kto jest trzeźwy, jedź po alkohol, bo się kończy. Xavier! Ja nam jeszcze. A... Kurde! Oh, yeah. Xavier! Chuj! Xavier!
i zjebałem. A dlaczego się napijesz ze mną, mordeczko? Hmm? Muszę auto kupić. Dawaj muzę, DJ-u, kurwa. Dawaj muzę. Chyba zobacz, co ona robi. Zaraz ze stołu spadnie. O kurwa. Hej, Charlotte, uważaj. Hej, hej, sokoły. Z dedykacją dla Sergeja. Hej, Charlotte. Dedykacja ja dla Sergeja. Ja tu się dobrze czuję, Colin. Naprawdę. Zejdź z tego stołu. Nie, z dedykacją dla Sergeja. Śpiewajmy wszyscy razem. Relaks. 100%. O tak. Z dedykacją dla Sergeja. Gdzie jest kurwa Sergej? Nie masz z nami Sergeja. No ja go nie mam. Niestety on musiał iść w głowie. Mane życie. O! Śpiewamy! Dobra, czekaj, o, zeszła? Relax, 100%. Zajerać chcę! Relax, 100%. THC, THC, THC. O. 100%. Nie rób, płaczę zaraz. Na przykład też dobrze. No. O Jezu. Yo. Weź, Mademoiselle mi puść. O, to jest fantastyczna piosenka. Dobra. To czekaj, pobiorę na telefon. Jeśli będzie trzeba, zrobić to, co będzie. Ej, a jak go zakuję i weź... Albo nie. Ej, mam pomysła. Chodźmy pływać. O, to dobre rozwiązanie. To na zewnątrz, na zewnątrz. A gdzie tu basen? O, tu basen, o. Ale to w nocy musi confident. Być. Sąsiad confident. O mój Boże. Ile psów jest? Ciekawe, czy przyjechał. Co się dzieje? Zrzekasz do tej wody. Nie zrzekam się, tylko tu, to tu, jest... Tu! Ten, jak to Elf! Się na basenie! Gdzie? Katar. Nie katar, tylko gadu spędzi. Wiesz, co chodzi, nie? Dawaj, jebni basem, synu! Dobrze. A ty co myślisz, że co innego? Przydawkowałaś, ale to dobrze. Ja przydawkowałam? Co przydawkowałam? O tak! Przepraszam bardzo. Tak. Czy ty czujesz... ciul. Oje! O tak jest. Dawaj, Dorian. Lewa, prawa. Lecimy dupkami wszystko. Zobacz. Góra, góra. Księżyc, przód. Lewa, prawa. Góra, dziura. Księżyc. Obrót. Tak, dupeczka. Uwaga, uwaga, prawa i lewa. O tak, biodereczka, tak. Dokładnie. Tak jest, patrzcie. Do góry, do księżyca. Makarena. Oh yeah. Exi! Czy elf to elf? Nie, elf to elf. Patrzcie. Raz, dwa, trzy, pięć. O, a gdzie cztery? No nie ma, zgubiło się po drodze. No to ładnie. O Jezu, no i cyk. O Jezu. A ja mam... za dużego kaca. Policja chyba, co się dzieje. O Jezus, czekajcie, spadło mi tu coś. O Jezus, dobra, chodźcie, coś przyjechało. Szybko. Kurde, coś mi tam spadło. Co jest? Halo, LSPD. Halo, dzień dobry, co się dzieje? Witam gorąco. Witam serdecznie, o co chodzi? Ja jestem właścicielem, proszę wyjechać z mojej pozycji, raz! Proszę pana, dostaliśmy zgłoszenie. Już panu czytam treść zgłoszenia.
Witam, no zakłócenie porządku w bogatej dzielnicy. Proszę przyjechać i uciszyć sąsiadów. No dobra, was... Nikt tu nie jest, proszę państwa, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Możemy wejść sprawdzić? Muzyka nie gra? Nie. Czy jest okej? Okay? Nie możemy. Jest okej. Okay. Muzyki okay. Nie słyszę, no. To może w jakiś inny sposób panowie zakłócają? Do niczego się nie przyznają? Nic? Nic na sumieniu? Nie. A panu co się stało? Nie było sytuacji nawet. Nic mi nie uwolnicie. Nie było tak uwolnicie. Nic, ani jeden? Ni chuja. Ani jeden, ani drugi. Ni chuja. Wszystko będzie okej okay już? Przestań. Nie będzie zgłoszenia? Wszystko хорошо, blec. Pan chyba zarobił, weźmiemy na iz. Nie wiem, tak, tak. Nic i alkoholu nie ma. Jezu, nie. Ani kropli nie wypiłem. Nie. Trawki też nie. Tak, halo. Napierdolilibyśmy, że... Ja opanuję imprezę! Możecie się państwo wypierdalać, wszystko jest pod kontrolą, będę tu pilnował. Panie oficerze. Pana, czego państwo chcecie? Kultury. Co się dzieje? To, przepraszam najmocniej. Poniosły mnie mocy. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Wróćcie do środka, panowie, wróćcie do... Wszystko jest pod kontrolą. Się pilnuję. I co pod kontrolą? Okej. Dymów nie będzie? Nie będzie dymów. Chyba, że na ognisku. Nie, no ten nork znowu. Wszystkie zapalniczki do śmieci wyrzucę. Dobra, dajcie. Będzie okej. Okay. To my jedziemy. I ani dobra. Jeszcze jedno zgłoszenie i będzie nie miło. W porządku jest, w porządku. A, proszę tylko proszę na drugi raz przed bramą stanąć, a nie tu państwo wjeżdżacie. Oczywiście, przed bramą staniemy, nie ma problemu. Tam dzwonek jakiś jest za bramy? Posesja prywatna, A jak brzmi? Jak drzwi dzwonek? Jest państwo tak? Policyjne. Hasło jest ptaki latają kluczem. Nie pojedziesz tą windą. Ptaki latają kluczem. No i dobra. Kluczem. To kluczem przez E. Kluczem, E. Kluczem, bo się dobra. Tutaj pomylił programista. Oczywiście. Zapięte! Ptaki latają kluczem. Dobra. Ptaki to latają kluczem. Jeszcze jedno zgłoszenie i wie pan co będzie. Nie miło. Ale tradycje. Spokojnie, spokojnie. No, jako policja. Dobra! Napierdalaj basem, synu! Dopierdol głośniej, żeby sąsiad wiedział, że go w chuju mamy. Przyjadą. Wyrzuć te branty, przyjadą. O, no. O kurwa, ale głośno, dobrze, dobrze. Otóż to. Cyk, cyk, jadą, o cyk. Jadą. Hał, hał. Dawaj, DJ-u nutę, ja dawaj, czekam. Co jest, bez AKH, ale ja się mogę bujać bez, ale no. Już władzą, jak, co za polecam? Dopierdol głośno! Dawaj głośniutko coś. Żeby dobra. Się sąsiad wkurwił. Ale, ta. Jaką piosenkę? Zarzuć, co tam masz, kurwa, dojeb. Dawaj to, jeszcze raz to mademoiselle zapierdol na maksa, żeby było. A co marchewka? Syn najebany. Oho. No. How. Dawaj, no puszczaj. Dawaj piosenkę. Co jest? Jest marchewka. Uwaga, uwaga. To ty taki najebany. Kiepnie basem. Dopierdol basem. Już, spokojnie. Aleluja. To bardzo fajnie. Ale do tyle doski tą marchewkę ci dam. Marchewkę? To jest super. Tak, ja, ale... Trzeba pamiętać, żeby się zdrowo ożywiać. Nawet w tej sytuacji.
Bez kitu, taka zapuścić słaba. Zapuścić to włącze. Zarzuć coś się. Dawaj, bogini seksu, bogini seksu, dawaj. O kurwa, bogini seksu. Jesteś boginią seksu? Ona, lubisz tam skakać? To jest tak, bo ci wywalę. To lokalny, to nie ja! Co by? Witam, zapraszam do zwykle wszystkie... O nie! O, ten pomyliły mi się mięśnie, wiesz? Tak, tak. No. Ja wiem, ty chciałeś tak jak w sklepie ten. Ja ciągle jestem pijany, nie? Tak. No, ja w sumie też. O nie. No właśnie, czemu znowu? Przecież cicho jest, kurde, tak. Oni serio są. Ej, zapierdasz! Ona, to ona, dobra, o, to jest dobra. Co, nie zjadę? No, na fust. Nie. Tykam. Proszę pana. Halo. Wedno, najpierw życzę Jakobie, daj. Pana nie. Co się tu dzieje? Kurwa, to jest zimna, bez muzyki tobie się pokurwiło. Kurwa, zamykam drzwi. Dobrze. Daj, pies, GPS. Zaraz tu zamknę drzwi, ej, żeby nie wróciło. Już leci. A on zamknąłem drzwi, nie wejdą! Pies, GPS! Wypad, kurwa! Wypad! Zamknięte, kurwa! Wypierdalać! Wypierdalać! GPS, GPS! GPS, GPS! Lewa ręka! GPS, 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 kurwa, psy weszły. Co jest? Halo? Oj, nie, to jest departuar. Dobra, proszę odejść tutaj. I właściciel mieszkania. Jest, 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 jest. Dawajcie, biodę. Chodźcie na zewnątrz, to pogadamy. Idzie pies, idzie pies, ma na sobie GPS, GPS. Nie wejdziecie. Pies, to moim zarazem chodzi pies, chodzi pies. Stań przy drzwiach, żeby nie weszli. Idę. Przy drugich. Nie wejdziecie tu. Lewa, psy. Trzymam, kurwa, klamkę. Pomogę, czekaj. Znaczy, Majba? Jak to wygląda? O, czekaj. Ale proszę pana! Dzisiaj nocna jest o 22, świeci słońce, kurwa, co to ma być? Proszę pana, ale to zakłóca porządek w dalszym ciągu. Ale co zakłóca? A nie ciśnie nocno. Między 6 no i sąsiedzi to słyszą, proszę pana. Jeszcze tysiaka pan mi da. Proszę? Daj pan jeszcze z tysiaka, jak pan taki hojny. Dał pan jednego, to jeszcze... Łapówka! Chcą nas przekupić! Daj pan jeszcze z tysiaka i dogadamy się. Janki 00 zgłoś. Jaki Janki? Jankins? Janki, Janki? Jankins? Nie mam nawet, dobra. Janki to 200 metrów tam z lepy. Dokumenty bym poprosił tutaj panów. Dokumenty? Od razu. O! To ja idę do domu, do widzenia. Jadu, hał, hał, przyjadu, hał, hał, przyjadu, hał, hał. Ej, bo dokumenty chcą brać. I ty! Weź kij golfowy. April, dawaj, trzesz, nie, no, czekaj, czekaj. Nic nie słyszę. A tu zamknę. Tu? Co tam? Chodź, idziemy trzaskać drinę bez nich. Chodź, chodź, chodź. Zobacz, tak pierdolę, jak zwykle o coś kurwa problem mają. Wygoniam was stąd moim światłem światłości. Proszę stąd odejść. Rzucam na was zaklęcie. Może zrobimy tak. Byłaby opcja, żeby pan tu zaprosił wszystkich domowników?
A co aż to obchodzi, że muzykę puszczamy? Nie ma 22. Jeżeli pan tu zabrać wszystkich demoników, to może pan się dowie, kto panu robi takie żarty. Proszę pana, jest... Jest 14... Zobacz, ukryty do mnie dzwonił. Jakiś numer. Jesteś zły? Obyś się napierdoliłam w ciulu. Jesteś zły? Ty. A, czy napisz się tu wejść po tym? Ma. Po telefonie. Tu. O. A może się wódki napijecie? Co to chodzi za wodę teraz? Czekaj, trzeba to psy wyjaśnić, chwila, kurwa. A gdzie? No halo, halo. Witam serdecznie, jak mija dzień? Dzień dobry, witam serdecznie. A, właśnie wracam w sumie na szpital aktualnie. To co, mógłbym zajechać do pana? Jasne, nie ma problemu, może pan pogadać, nie widzę żadnego problemu. Będę. A to pojadę swoim... Poczekajcie. Czemu włączyłeś? Woli, żebyśmy dymy robili na mieście. A co się stało? Co jest dla mnie? Ale... Spadli. A ten Maybach to w czyj w garażu jest? Nasz. A dobra, ale kto go ma w garażu? Ja. A to ty masz dwa auta w garażu? No obecnie tak, ale będę miał jedno. Dobra, a weź mi otwórz Mercedesa E-klasę, bo muszę jechać do szpitala. Otwarte są? Nie, nie, chyba zamknięte, wiesz? O git. Dobra, to otwarte. Dobra, to zaraz będę, dobra? Ja będę odebrać. I to ty dzwonisz na komendę? Nichuja, no co ty? Pojebało cię? To sąsiad może wzywa. Ktoś tu z domu, bo policja powiedziała. Dzwonili do ciebie i ty poniosłeś telefon. Nichuja, no co ty pierdolisz? Jadę na szpital, zaraz będę. Idę. Hany znowu mi dzwonił. Dyrektor szpitala. Dobra. Zaraz będę. Wiesz, pan ty przyjadał. Jadę na szpital. Wydało się? No nie, nie wydało się, bo to, wiecie, ja to pisałem jako lokalny. Hany do mnie dzwoni, kurwa. Nic nie da się tego spojrzeć, ja to jako sąsiad wysyłałem. Pogryz, we smart! Dobra, idziemy, kurde, na pogawędkę. A tu muszę się ubrać jakoś inaczej, a to ubiorę się, kurde. Że niby z roboty wracam. Tak, no, tak jak chcę usiadać, nie wiem, już, kurde, już kto dzwonił, już podnoszenie telefonów. Ale wiecie, psy nieprzyzwyczajone do takich wezwań. Kurde, psy nieprzyzwyczajone do takich wezwań, tylko wiecie. Halo? Widziałem. Witam serdecznie. Witam. No, witam. Oho, dobra. Wszystko jasne, poczekaj chwilę. Stanie zaraz. Bez przesady. Niech pan animację kontroluje, spokojnie. Głęboki wdech i wydech. O kurwa! O kurwa, panie! Dzień dobry. Dzień dobry, co pan? Ja do dyrektora po szpitalu. Mogę pomóc? A, to zapraszam. Do Hansa, tak? Zgadza się. To na górę.
Trochę sobie pan pobiega po schodach, mam nadzieję, że pan lubi bieganie po schodach, bo winda jest tylko tutaj. It's okay. Poka. Co tu się świeci na czerwono? Nie wiem, może padło coś. Nie, może coś padło, jakieś bezpieczniki, chuj wie co. Mhm. Awaryjne wpierdoliły. Ta, no i wie pan gdzie dalej, ta? Czy pana zaprowadzić po drzwi? Tak, tak, tak. Proszę tam Mercedes, jakby pan mógł sprawdzić, żeby nikt nie ukradł. Dobra, no spoko, spoko. Bardzo dziękuję. Może sprawdzi, może nie ukradną. Halo, zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Halo, słyszał pan, bo... Pukałem. Tak, tak, słyszałem. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Usiądę sobie troszkę. Tak na... Jak tam, szanowny panie? A, powiem panu, panie dyrektorze. Wymieniłem troszkę tych niebezpiecznych wentylatorów. Wszystko, muszę panu powiedzieć, przebiegło po mieście. Jedna z pani, tutaj lekarz specjalisty i pan lekarz specjalista pomogli mi wnieść wentylatory. Wszystko przypilnowali, nawet mnie poczęstowali szklanką zimnej wody z lodowca. Jasne, jasne, nie ma problemu. No właśnie mówili mi, chwalili się, że wszystko przebiegło jak najbardziej. Ja też tutaj dostałem fakturkę od pana, została mi przekazana jak najbardziej. Wie pan co, tylko mam po prostu taką prośbę, no tak jak pan tutaj też wie, jesteśmy niedawno po prostu też tutaj w tym mieście po zalaniu. Tak bardzo uważam, no ten szpital wymagał, to jak najbardziej się na to zgodziłem jak najbardziej, tylko mam też do pana po prostu taką prośbę. Bo wie pan, ja też mam dużo pracowników, też po prostu kasę też ze mnie zdzierają niemiłosiernie. Moglibyśmy to po prostu rozdzielić na dwie raty. Teraz bym panu zapłacił po prostu jedną ratę, a w najbliższym czasie po prostu drugą ratę. Czy mam prośbę, no, czy nie sprawiałby to po prostu panu problemu? Kurczę, muszę się zastanowić, ile wyniosły te wentylatory, bo to, wie pan, ja wyłożyłem, nie? A kiedy byłaby druga płatność? No wie pan co, tak przypuszczam, no bo mi tutaj tak przelewy dochodzą w piątek, no czyli powiedzmy moglibyśmy się z resztą rozliczyć powiedzmy w sobotę. No dobrze, dobrze, w porządku, nie ma problemu. Nie ma problemu, jeśli pan tak rzeczywiście tak? nie ma pieniędzy, to nie ma problemu. Of course, proszę pana, of course. Jeśli oczywiście tylko mam w zamian jedną prośbę. Halo, słyszy mnie pan? Tak, słucham, jasne, tak, bo tak, dyskutowałem z Chief of Police'em na temat wymiany, również życzyłby sobie tych wentylatory. Może mógł szepnąć, wie pan, miłe słowo, że wszystko przebiegło pomyślnie i wentylatory działają z Chudem? Z Chudem pan rozmawiał? Tak, tak, z panem oficerem Chudem. Z Chudem Bykiem. Chief of Police, tak, z panem Chudem Bykiem. No to jest mój przyjaciel, nie ma problemu. Szepczę mu słówko, potestujemy tutaj, aktualnie jesteśmy zadowoleni jak najbardziej. Ja za tydzień tylko przyjdę oczywiście, też Chudemu. Czy zobaczę, czy wszystko działa i co 3-4 tygodnie będę globalnie przyjeżdżał do państwa i wszystko renował i czyścił. Jasne, jasne, nie ma problemu. To proszę chwilę poczekać, tutaj mam gotówkę przyszykowaną do pana. W porządku. Ciągnę tego tutaj z szafy. Dobrze, dobrze. Tu trzyma pieniądze wszystkie w banku. Patrzcie, dobrze wiedzieć. Daj. Tutaj się wszystkie pieniądze chowa. Kurwa, dużo tego. Tutaj na blat. Proszę bardzo, tutaj pan sobie weźmie ten pliczek gotóweczki. O, dziękuję bardzo, dziękuję.
O. No i tak jak mówiłem, drugą część po prostu tak jak mówię, no piątek, ewentualnie w sobotę, no bo nie jestem po prostu pewny, wie pan, kiedy mi do końca przyjdą po prostu przelewiki, tak? Of course, panie dyrektorze, wszystko jest pod kontrolą, szepie pan miłe słówko, przyjdziemy i tak, za tydzień to co, umówimy się może od razu, którego przyjść, dzisiaj co to jest, wtorek, poniedziałek? Dzisiaj wtorek, no. Wtorek. Można powiedzieć, że środa. No, czyli tak mówię, ja w piątek się pana, bo pan się ze mną skontaktuje, ja panu powiem, czy przelewy do mnie dotarły, po prostu tutaj zaległe, żebym po prostu ja też musiał pracowników, muszę mieć coś wypłacić, żeby za darmo nie zapierdalali za przeproszenie. Dobra, of course, w porządku. I jak nie wypali po prostu w piątek, to wtedy w sobotę się umówimy spokojnie, tuż potem godzinę, okay, którą panu będzie odpowiadać. Okej, okay. Ja już sfinansuję sobie te pieniążki, bo ja tutaj, jako że się powodzi tutaj, no to będę tutaj rozwijał firmę i zakupię sobie nowy pojazd, proszę państwa. I będziemy mogli, zakupię w nowy pojazd i będę specjalizował się jeszcze w montażu zabezpieczeń. Jasne, proszę pana, nie ma żadnego problemu. Jak coś, to po prostu będziemy w kontakcie. Ja na razie pana muszę przeprosić, bo jeszcze muszę na maile podpisywać. Dobrze, dobrze, coś, to dziękuję bardzo w takim razie, no i to wszystko. Miłego dnia życzę, do widzenia. No, jasne, do widzenia. Kurczę. Elegancko, siup. Gdzie masz nerca? Zajebali. O kurwa, zjadaj. No jak? Czekaj. Policję wezwę. Czekaj, zadzwonię po policję, żeby przyjechali, bo kurde. A to wy nie braliście tego marca? Co? No nie, my nie. Nie no, w krzakach, o nie, no. Kurde, szukam. A czemu Maybacha kupiliście? Ma to chujowe ma felgi ten Maybach, to jest nie? Limuzyna do ten. No ja wiem, no ale jako Maybach. Jako Uber Casino. Dzisiaj mieliśmy normalnie szofera, który woził ludzi do kasyna. Co ty mówisz? Tym jeździ. Kurde. Muszę przyznać, że ja jestem już umówiony. Co? Co mówisz? Jadasz? No nie czekamy na policję, żeby im powiedzieć? Ale możemy. Masz. Kurde, kto to ukradł? A miał doktor pilnować. No nie przyjeżdżają chyba. Dobra, jedźmy pod bank. Czy pachaj schować. Ale ładnie tu w środku.
elegancko. Ale ja to nie lubię takich mocno rzucających się jak te limuzyny. Ale jak rzucających? A Maybach się rzuca strasznie. Przejedziesz się. Ta je klasa fajna. Nie. Co? Halo, pan miał pilnować mi chyba, nie? Czy to nie pan? Co? Co jest? Ale mam kolbę, o Jezus. Dobra, git. O, witam Avery. Witam pana ordynatora. Znaczy dyrektor. Szefie! Woli szpitala. Ja już nie mam żadnych pieniędzy, kurwa, przejebałem wszystko. Ale nie, no właśnie byłem właśnie. O kurwa! Ale bryka! Gdzie pan węgiel wrzuca do tego? Nie ważę węgla. No jak by była taka możliwość, to chętnie. Dobra, no to jadę tylko. Ale fajny. Ale strasznie duży. Znają pracowników i widzimy się na kasynie za... Że się niekto żywo was. Ile to ma koni? A chyba 180. Ale przy wypadku to się złoży jak domek z kart. Trudno. Bezpieczności trzeba, szerokości. Dziękuję, dziękuję. W końcu, proszę pana, coś się panu udało fajnego, no. No, powiem panu, że... Ciężko było nie być karanym, ciężko, ile wyrzeczeń. No. Ale koniec końców, no jestem zadowolony. A to dobrze. Jak człowiek szczęśliwy, to człowiek radosny. A, co tu dużo gadać, dobra. A wie pan może co? Być tylko lepiej. Jak coś już tam podjadę, to będę czekał, jak dobra, coś jasne. Dobra. Niech pan na pan, moją panią doktor uważa. Oj! Pilnuję jak oka w głowie. No, bam. Ja mam nadzieję. Tej kobiety nie ma. Ej, co się stało? Halo? Jadek! Oho! Jadek, czym pan ty jeździsz? Pan mi tutaj mojego szanownego... Wolne to. Kurde, ale to wolne. No, rozumiem. Nie każdy się rodzi księdzem. Dobra, to ja jadę, zapraszam na kasynę. Co pan nas tutaj robi? Ciągu 10 minut. A kaskę byłem wypłacić, bo chcę właśnie do kasyna jechać. Gdzie idziemy? Do Domciu. Te załogi otworzymy im kasyno, bo może jakieś pizze. Do Domciu czy do kasyna? Może drineczki jakieś pójdą. Do Domciu i potem do kasyna. No i co, rzuca, nie rzuca człowieku, a jeszcze nie jest tuningowany. Nie no, nie rzuca. Git jest. Fajnie lata, co? Tylko czuć, że jest ciężki. O kurwa. Czuć. Dobra, nic się nie bój. Nie no, git jest. Łąka giga działa już, nie? Better TV. Bo już opłaciłem. Kurde, już powinno działać. O kurwa, w końcu mi zeszła bomba. Ja pierdolę, jak miałem pizę. Tak? Dopiero? O kurde. To ile wypiłeś? Oj, dużo. Nie policzyłem. Nie, dla mnie sztos się tym jeździ. Musimy auta iść sobie zobaczyć, jak wyglądają, ile kosztują. Idziemy po załogi i tam na kasyno podjedziemy. Nie, ale mają to. Witam Michał DBX, witam. Ej! Tomaszek kawy robi. No tak, domyślony byłem, właśnie wróciłem, wiesz. Gdzie reszta? Nie wiem. To nie trójkącik napierdalają?
A pamiętam albestrocki, co miałem. To chyba była też E-klasa, tylko to była ta przedlifta. Dawajcie za kasyno szybko. Przedliftowa wersja. Skakuj, młody. Wieś nasz szofel. Dobra. Elegancko, to mi się podoba. Koń nie chce się napierdalać z Ameryczką, jedziemy zobaczyć, co to będzie. Białą? No, zobaczymy, jaka jest. A co się stało, minerek w spodniu? Nie, nie będę chciał, żeby mi dołożył, bo później będzie, wiecie, chciał zwrotu z procentem. Ja sobie kupię. 250 tysięcy dostanę od dyrektora. Dostanę jeszcze, zobaczymy na komendzie, czy mi się uda. Nie, dlaczego? To jakbym dostał na komendzie jeszcze pół miliona, to wtedy mam na hajs na auto, nie? Nie wiem. Ale ja bym go rozumiem. Dasz i zajebie drugi raz. Nie tu! Nie tu! Co wy mu robicie? Stop, dobra. Co się stało? Pozdrawiam. No dostał w łeb, no kurwa. Jeszcze sprawa, czemu tu zatrzeć takie rzeczy. A nie wiem, o co to mu mówię, gorzko i mięśnie pindlema, ty nie. Nie będę się z nim, bo się w połowie dobrze czuję i jestem trochę podpity. Dostał w łeb i tyle. Właśnie się w gość mi oferował, kurwa. Związek w trójkącie, no przecież kurwa, no. O nie. No właśnie, funkcję to ma nigdy przynajmniej. Związek? W trójkącie? Nie, to łe! Nie bij go. Pieśczek! Chodź. Nie odpierdolę cię tak. Ameryczka, nie możesz robić takich rzeczy. To jest ze mnie kurwa, ty psycholu jebani! O, leżysz, no i pojechał. Yes. Ej, Ameryczka! Jedziemy! Co robisz? Co? Wracaj tą bryką! Na chwilę się kupię, chodź! A Arecik zobaczymy, ale już się zaopatrzyłem w whisky. Coś ty narobił. Pobił mnie. Czy jeszcze nie przyjdzie? Co zrobiłeś? Wsiadasz czy co? Zobaczymy, czy ten jaki kozak będzie. Stój! Dawaj. Czekaj, zrobimy tak. Podjedziesz, powiesz, że mnie nie ma, bo zostałem w domu. A ja wysiądę z bagażnika i najebę temu czarnemu. Dobra, wsiadaj. Tak zrobimy. Będzie na bitka. Nabitka. Jak wjechał. Dorek wrócił, co my zrobimy? Bryka odzyskana. No chyba się żartujesz w tym momencie.
O, teraz, no to już koniec, tragedia kurwa, ale go zajebie. Siadajcie, jedziemy się przebrać, niech się ganiają. Siup, siup. Ale ciągna. Jedź za nią. No nabiegnie za nim go zajebać, będą się ganiali przez miasto. No to w lewo chyba, nie? Wrócimy. No nie, no kurwa. No przecież nic się jej nie stanie, kurwa. No, z Ameryczką to nie byłbym taki pewien. No, nie bejtuj go, bo zaraz wyskoczy z fury i będzie biegł. Bardziej mi go kurwa szkoda. Tego Ameryczki, no. Dobra, przebierajcie się. Co? Czy chłop przyjechał? Ja pierdolę. Dorek, ty masz szefa barmanów? Of course. Będziesz musiał szkolenia prowadzić. A ja mam DJ-a. Jakie szkolenia? Barmanów. Kurwa. Powiedzieć im, jaki jest cennik, co i jak. Ale gdzie takie szkolenia? Panie, sąsiad, bo zapraszamy do kasyna. Bo otwieramy też kasyna na innych dzielnicach. Ja chcę mieć szefa DJ-ów. Będzie na wszystkich trzech. A ja chcę mieć starego na plecach, ale nie żyje. Nie, przykro. No, masz no. Mój też. Niestety. Nie, jak to za mówi? No mój żyje. Sąsiedz jakiś. No. Sąsiad. Panie sąsiedzie. Pan Rzmisiek hamujący pociąg. To ja, da. Żeby ja pana za... Jak hamujący pociąg. To co, w sobotę mówisz, tak? Robimy dranka. No, to się uzbiera. To zrobimy. Ja myślałem, żeby troszkę wcześniej zrobić. A nie wolicie troszkę szybciej? Tylko nie mówcie mu, że to ja. Bo mam zajebistą furę. No kurwa. Właśnie Ameryczka do jutra jesteś zera. Przecież ja go zakurwię. Jak chcesz, to jedź po nią, po nim. Colin! Weź se tą furę! Lepiej wykręcam głos. Cześć, Fiastek. No, Magicala ostatnio nie ma. Muszę chyba na tablicy napisać jeszcze tu. Stóweczka za szklaneczkę, elegancko. Ja w sumie pomogę. Będziemy pić. No. Trochę za dużą kupiłem, ale nie było mniejszej. Patrzcie, czat. Tą kupiłem palącą, ale nie było mniejszej. Nawet nie wiem, ile to jest. Ale mniejszej nie było. Ale nie było mniejszej, no. Mówię, a to już wezmę tą. A wiecie, jak ja mam kostkarkę do lodu, wiesz? To jak coś to sobie daję z lodem. A ty czego tu frajerze jebany? Wypierdalaj mi stąd, w podskokach. Słyszysz co mówię? Wypierdalaj stąd, już. No. Elegancko! Jabłkowej się... Elo, mordo. Kopcie jakiegoś drinka. Witam serdecznie. Czego by pan sobie życzył? Może na początek coś najmocniejszego? Oczywiście, że tak. No i to mi się podoba, proszę pana, mamy jedyne w swoim rodzaju 70-letnie whisky, było wczoraj na otwarciu, każdy sprawował, jeszcze troszkę zostało, niedługo będzie trzeba, no niestety, zaopatrzyć się w coś o wiele, wiele, no, lepszego, albo może coś tak blisko tego. Proszę pana, whisky z historią, druga wojna światowa dla tej whisky, to było przetrwanie, mój dziadek odebrał tą whisky oficerowi SS, proszę pana, to co, nalejemy?
Halo, halo? No, a tą szklaneczkę whisky poprosił, no. Siup. Dobra, proszę zobaczyć. Niech pan zobaczy, jak to opakowanie wygląda. Widzi pan? Widzi pan? O, widzę, widzę. O, najwyższa jakość. Of course, of course. Dobra, nalewamy. O. Uwaga, uwaga. Dobra. Niech pan zobaczy butelkę jeszcze z bliska. O. No, pan zobaczy sobie tutaj. Elegancka jest? Bajera, normalnie. No, muszę panu powiedzieć, że jedyna w swoim rodzaju, dobra. To idę odłożę. Już panu tutaj. Dobra. To co? Pan się napije ze mną, czy pan nie może tak w pracy? No, w pracy nie mogę, na końcu. To mi pozwalają. Dobra, rozumiem. To co? Na lewą nóżkę. I proszę się rozkoszować po malutku. Dobrze. To co? Jeszcze jedna, no. Ale smaczne. Duży szyszczyn. Of course, of course! Jest. Jest, jest, tu najlepszy barman w mieście. Dobra. Przygotować się proszę. Wyciągnę z pudełeczka. I jest 2000 na plus. Dziękuję, do widzenia. Dobra, i nalewamy pomalutku, proszę pomalutku pić i się rozkoszować. Kluśniem, żeby nie uśniem. Dokładnie tak, na kolejną nóżkę, siup. Jak smakuje? Jezus, ale ty masz jak smok. To jest. Ooo, to co? Może trzecią za pół ceny, co? Żeby było jeszcze lepiej. Ja chyba już... Dziękuję, bo chyba teraz... No dobra, no dobra. Wydrukować rachunek na fakturkę? On przyjedzie czy tutaj. Paragon? Dobrze. To paragon, tak? Tak. Ale co to paragon w ogóle? Czym jest paragon? Dobra, proszę bardzo. Total price na dole jest. Cały cash, który pan po prostu musi zapłacić. To total price to jest to na dole. Jak pan ma total price, pan ma 15 0 0 0 0. Prince. Ja nie znam żadnego Prince'a. Prince tutaj. Total tutaj, to nie tak pani, total price. Total price tutaj, siup. I jest cena cała. Dobra. Jaka cena? Jakie Prince? Nie rozumiem. Dobra. Prince Polo? Nie. Pan zapłaci, pan tu przejdzie z tej strony może najlepiej, albo z tej też może być. Ma pan przy sobie gotóweczkę? Co? Gotóweczka czy jest przy sobie, czy nie? Jaka wódeczka? Gotóweczka. Pitos. Money, money. Pizdeczka? Jakie money, money? Ja jestem najebany. Pieniądze, proszę pana. Jakiego Jana? Nie rozumiem. Pieniążki. Stachu? Panie, pieniądze, jestem elfik. Nie sta Stachu. Czekaj, Dorek. Co? Dorek. Jak tu przyjdzie taki pan? Panie Hans! Jak tu przyjdzie taki pan? Nie? Halo? Taki dziadek. To mu zrób drinka za darmo, dobra? Dobra. Bo ja powiedziałem, że ma głosek hałbujący pociąg. Jestem żdżownicą! Bo to dziadek się wciąga. Nie ma problemu, a rozrywka w kości, jak to wygląda? Płacisz i trzeci wpierdol spuścić. Wchodzimy, że to się nie jaka stopa. Wiesz co mówię? Ocknij się. O, co się dzieje? Płacisz czy nie? Tak.
Ale co mam zapłacić? Za drinki. A ile to? No 50 tysięcy. Dobrze, już, już daję kwit. Elegancko, w porządku. A może być przelew? A ja tam pójdę po bankomat. Może być 74. 74, jak coś. Dobrze, daję 50. Dobra, ale to 74, to tam przelew pan zrobi przy banku. Czy pan nie zrobił tak przelewu tu? O, dobrze. No. Elegancko. Dobry, daję gotóweczki. No dobra, to gotóweczka, to gotóweczka. Pan to zagrać zaraz chyba idzie, co? Na maszynki jakieś? Czy tam na ten, na kości? Maszynki? Maszy... To. Proszę bardzo, przelewik. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. To pan zagra sobie na maszynkach albo na kości i zapraszam na kolejnego drinka, tylko proszę płacić od razu. Dobrze, dobrze. Big prize, wow! Ile pan wygrał? $3000 300 tysięcy pan wygrał? 3000. Zapraszam na drinka, jak 300 tysięcy panów. Zapraszam serdecznie. A dokąd? No na drinka, of course. Ale ja tak... A można... Tani, bo ja chyba już jadę karton przez miesiąc. Można taniej, można. It's okay. Ma pan coś za $5? Za 5 to nie, ale mam 12-letnią za 5 tysięcy. Chce pan? O, panie. Jak ja nie wygrałem tylu pieniędzy. Za 5 tysięcy mam. A ma pan coś takiego... Wódę mam jeszcze. O, a za ile tu? Dobra, wino pan ma. Wino za darmo, za to, że a pan win? Taki rachunek zrobił, proszę bardzo. Uhu. 50 tysięcy na razie, bo nie ma klientów. Ja takie wino. Dwóch klientów. Eno, pal... Eno! Tapciano! Dobra. Czekaj, bo nie wiem, na co postawiłem. Rozpierdalam tą budę. Na co stawiam? Na szale? Big price. Through. Jest! Jak to zero? Skam. Jeszcze raz. To jest tak, że mnożnik, dobra. O, dobra, jest jeden. Jeszcze raz. Kurde, ale gówno. Jeszcze raz. Ale małe szanse są w kasynie. Kasyno powinno coś dawać jeszcze. O! Jeszcze raz. Kurwa. Jeszcze raz. No i chuj. No to 750. Roluj. No i chuj. Kości są legit, no trochę za mała stawka na tych, na wygrywanie, nie? Mam tylko 20 tysięcy. A co się działo, Milemen? No możesz napisać. Kurwa, pogorszyli te wygrywanie.
Kurde, nic? No kurwa, $150? Elo, paleno, tapciano. Masakra. Co tak sobą? Siup, za tysiaka zagrajmy. No ale kurwa, to nic nie wygrywa się. 350? Co to jest? Nie no, to gorsze od muczy. To gorsze od muczy. Nie no, zmniejszyli jak chuj. Wczoraj to było. Co jest? Mr. Hawaje! Mr. Hawaje, gdzie jesteś? Halo? O, co się dzieje? Proszę pana. Big prize! Big ile? Prince! Big Crisis! 12 tysięcy wygrałem! No to widzę, że panu się poszczęściło. Jest, zwróciło mi się, ale nie za trunki. No to zaraz się zwróci. Dokładnie tak, idę grać dalej. Gra pan. Ale pan ma długą szyję, ale szyrofo. Co tak mało klientów? No widzisz, wszyscy wyjebani z hajsu. Kurde. Elo, paleno! Tapczano, haha! Ale się najebał. Co mówisz? Ale na spikany. Zgarnąłem duży pitos. Znowu? To dawaj na muchę Majanę tam. Przerżnik dał. Co? Dawaj tam na maszynę ruleteczkę. Na muchę Majaja. 20 tysięcy. Prise. Price. Prince. To po ile ty grasz? Dobra. Ja wjebałem duży price. Dobra, lecę robić lochy. Dobra, lecim. Big price. Weź się zamień, kurde. Weź iść tam. Ale to moja miejscówka. Dobra. On ma szczęśliwą. Dobra, ale mogę ustąpić na jedną partijkę. Dobra, nie było źle, 30 tysięcy wygrałem. Rzeczywiście, na pośrodku była 30 tysięcy wygrałem. Kurwa, idę wpłacić. Już nie gram więcej. Dobra, chłopaki. Big price. No, lecimy. Na razie jestem na zero. Nie no, nie jest źle w sumie. Zakręciłem jak kurde się. Największą jaką się dało trafiłem. No ale to jedna jest ta, kurde, co to jest. To co? Po 25 tysięcy jedna partyjka kości. Ja tu kości z kieszeni wyciągnę. Dobra. Panowie. A nie ma tego, co kuja? Ja chętnie. To? A kuja nie ma? Nie ma. A tu jeszcze jest klient. Zapraszam na kosteczkę, 25 tysięcy wejście. O, big price! 10 tysięcy pitos polenus. Zależy ile ty wrzucasz, ty wrzucasz po piątkę, to i 10 wygrywasz jak ci podwójnie razy.
Witam serdecznie, zapraszam do baru na początek, dobry trunek. Ja wrzucam 3. Witam państwa serdecznie, o cóż za dżentelmen, witam serdecznie. Piękny ubiór. Dobry. Dziękuję. Gdzie pan się ubiera, jak można wiedzieć, bo to chyba jest, widzę, szyte na miarę. Po takim sklepie na wagę wziąłem. O kurde, powiem panu, że ubrał się pan naprawdę bardzo ekskluzywnie. Co pan sobie życzy do napicia się? Coś tu sieka, mocno. Coś mocnego? Najmocniejszego, co mamy? Pomocy, tak. Chłopaki, zostałem bankrutem. W porządku, jak pan sobie życzy 7-letnie whisky, to tak będzie. Uwaga, proszę łapać szklankę. Trudno, bywaj, tam przecież płonie drogi. Dobra, przyniosę już. Cały pito. Pan też sobie życzy, cały panie obywatelu, polecie. Obok? Nie, ja tutaj... Dobra. Chłopaki, co teraz mam zrobić? Cały pitos poleciał. Najlepiej wyjść w takim razie. Dlaczego? Panie, ale mu cię wezwałem tu na chwilkę, bo... Dobra, nalewamy. Kolega chciał porozmawiać. Tu. Podaję tak. Panu tutaj. Proszę pana, ja chciałbym pana przeprosić, bo bardzo, że za... Proszę bardzo, panie obywatelu. Ja panu dam grosika. Panie, odejdź stąd, 25 tysięcy się należy. A ile? Jeszcze 23. 25, bo to jest najlepsze, co mamy. 70-letnie whisky. Jezus. To najlepsze, co mamy, mili państwo, dlatego. To wie pan, portry, ja są przelewki, to dobre whisky. A państwo widzę, że wpływowi. Ale widać, że pan wpływowy jest, pan pod kapeluszem kryje dolary. Tak widział, elegancko. Dzięki. Dziękuję bardzo, panie obywatelu. I smacznego drinka. No to, siup. Aby, ja jestem elf. Aby było do wygrania dużo pieniędzy. Ja... Nie no, przepraszam jeszcze raz, nie. Nie chciałem, no naprawdę. A może proszę... Coś dobrego podać? No poproszę jakąś dobrą wódeczkę. Dobra. Whisky nic? Może winko? To może być winko na początek. Dobra, to na początek winko. Polewam tutaj. 3000 za to winko. I smacznego, dziękuję bardzo. No, dziękuję również. Zapraszam serdecznie do baru. Zapraszam. Gdzie jest rzut kostką? Gdzie jest rzut kostką? To będzie Kruger zaraz. Musi być, proszę pana. Co, i co mówiłeś? Moment, bo ja mam kości, nie, tylko mówię ten. Nie, młodego, czy wchodzi. Tylko muszę to ogarnąć. Za ile niby? Punktation. Nie wiem, no. A i za ile pan... Cię? Nie wiem, no możemy wejść za 25, za 50, za 100. No, za 25 jeszcze mogę wejść. Za 25 również no, wejdę. Nie ma problemu, tak na rozgrywkę. No, to już jest rzechenny. Zapraszam państwa do napicia się czegoś w barze, tak żeby się powodziło i wiodło. Taksóweczkę mamy, gratisowo odwiezie do domu. Momencik. Jasne. Hihinol będzie na te kości, to też mogę. Miało nie być codziennie kasyna, tu proszę. Właśnie, a masz z nim jakiś kontakt poza jakby... Olipka! To jeszcze, kurde... Czekaj, już. A co, nie ma go? Jak tam skuszą sumie... się państwo na jakiegoś drinka, podać coś? Panie w białym, pan w blond włosach. Dziękuję serdecznie. Jeszcze mam za mi ten... Ej, jak mu tam postawił. Dziękuję.
No i wpis do bankret 70 tysięcy dolków. Ła, a wleciało. Jeszcze mogę tu kreskę dawać, żeby się zadłużać. To żeby było przegięcie pałki. No. A. Tam w notesiku mógłby notować na kreskę tych, co biorą drinki. Albo tych, co pożyczają pieniądze. Halo, jesteś? O tobie rozmawiamy? Halo. Co tam? Co pan tam męczy przy tym aucie? Ja chciałem podwózkę, bo ja jestem nie z pełna rozumu. W porządku, męcik. Zobaczymy, czy tutaj... Zaraz zawołam tutaj tego. Oj, pozamyka, kurwa. No? Weź spad i otwórz Merola. Podrzucę pana tutaj. Mhm. Ale to nie, to ty chodź na bary i ktoś go podrzuci. No dobra. To chodź tutaj na dół. Dobra, to już, już ktoś idzie do pana. Zaraz, kurde, zostanie pan podwieziony. No chyba, że chcesz jechać, no to... Otwórz to już, wyjadę się. To jedź. Pakuj się pan. Zapraszam do tyłu. Do tyłu. I znikł. No kurde, powiem panu, że... Tam tylko 70 pan miał, a gdzie pan pracuje? No, ja pracuję na na tym, na łososiu pracuję. Na łososiu? Rybki pan łowi? Tak. No widzi pan? To połowi pan jeszcze trochę i może pan przyjść dalej wygrywać, nie? Pitos. O, zanim ja się dorobię z powrotem na takim rybaku. Da pan radę. To co, tu pana zostawię. Dobrze. Do widzenia, co? Powodzenia. Powodzenia w dalszym karieru kasynowanym kasą. What's up? Jedziesz? No, wracam. Dobra, bo potrzebuję kurę. Rybak zarabia za kurs 12 tysięcy. Okej. Jestem. Mogliby też tu zrobić tak, że drzwi są otwarte i wiecie, tylko się wchodzi, kurde. Co? O, halo. Grasz z nami? W kości? No, of course. Of course. Dawaj, bo zaraz przyjedzie ten. Nie, bo tam ciężko trafić wszystkie. Chyba księża. Kto przyjeżdża? Bo wybyła tego przy... No, księdza. Nie, kto? No, chyba ta. Księża? Jakiś pan... Ta. Jakiś pan Helmut i ktoś tam jeszcze. No kto to są ci, kto oni jako księdza są? No a co?
Czemu by nie? Tylko patrz, już musiał przeprosić Helmuta, bo wiesz co do niego powiedziałem? Bo nie wiedziałem, że to jest on. Powiedziałem, że ma kurwa głosek hamujący pociąg, nie? Ty kurwa. Ale żeś kurde powiedział. Ale przeprosiłem. Ja się nie stało. Wziąłem tą tańszą łychę i powiedziałem, że to 30-letnia szkocka, nie? Tak? Tak. No dobra, dobra. No i co? Kurde, ale ci stupa na tym. Na tym kasynie. Dzień dobry. Nie lubię kurczaka, jakoś wolę KFC niż maka. Aż się rymuje. Jak można nie lubić maka, no kurde, nie rozumiem tych ludzi. No KFC to jeszcze kurde, ale maka, żeby nie lubić. Ty, a nie dałoby się tu zaparkować? Czy to jest parking? Patrzcie, to jest parking, nie? Nie da się tu wejść? Otworzyć tego? Zobaczmy. Normalny parking, to jest zajebiście. O kurde, o kurwa. O ja pierdolę, co się stało? Da się wejść do góry? Da się. Kurczę. Ty, i szlaban się pojawił. Kurde, ale by był parking, nie? Patrzcie, tu to zrobić, tworzyć tam, kurde, parkować auta. Koszmary, cię żną, sumienie bije za whisky 25 tysięcy. Co tam? Popiszcie coś, bo widzicie, że na razie to się nic nie dzieje. Do salonu jedź. O, w sumie. Good pomysł. Dobra, chodźcie, zobaczymy w salonie co jest. Znaczy do salonu pojedziemy, żeby sobie zobaczyć, jak to tam cenowo wygląda. Żeby się upewnić, ile te auta kosztują, jakie auto. Kup muscle car. Nie chcę muscle cara. G63. G klasy też nie chcę, SN. Wolę jakąś EC klasę SK, ale nie w wersji Maybachowej, bo Maybachowa jest. Nie, Maybachem bym nie jeździł. Nawet jakbym miał. Maybach jest. S-klaska, kurde, dobrze stuningowana, jest fajna. E-klasa też. C-klasa też. CLA też jest fajne. Teraz Mercedes wypuszcza A-klasę w sedanie. Mieli państwo, nie wiem czy wiecie, ale Mercedes właśnie teraz wypuszcza A-klasę w sedanie. Konkurent dla A3 limuzyn. Dobra, sprawdźmy. Poderwij kogoś może. Bo nie rozumiem, po co są te auta tutaj. Tych aut i tak nikt nie kupuje. Motory to jeszcze, ale... A kogo poderwać? Mamę twoją? Nie, proszę ty. Dodge Challenger. BMW E-Challenger. O, jest Challenger się ściągnął.
To jest ten, co miał ten? Kurde, żeby to był rzeczywiście taki kurde challenger ze Certedo. Co jest? Kurwa, wy coś się powciskały. Co jest? Nie mogę wyłożyć. Jaki wirus? Jaki jest docz? Jaki? Nie widziałem chyba. M3. Ile on kosztuje? 380 dolarów. To jest ta RT wersja. Te wirus co ja mam? Miałem kiedyś Mustanga, pamiętacie? No to wirus te co ja robiłem pewno. Lexus. Japoński. Jest jeszcze drugi sklep żółty na mapie? Co ty gadasz? To zaraz pójdziemy. Dawaj BMW? Nie, BMW to... Nie, bo BMW są... Zobacz, naprawdę... Nieporadne, bo wiesz, jakby weszły 4 osoby, to spoko, nie? Ale wiesz, muszę 4-osobowe auto jakieś. Ford Mustang Shelby GT. Ford Mustang Shelby GT to jest najrzadszy Mustang. To jest najrzadszy Mustang, więc... Oczywiście ten jest przedliftowy, ale... Ten poliftowy niedawno coś tam wypuścili. Fajnie wygląda. Ładne wnętrze ma. RS7. Luźny gum. Nie, pardon, mogę kupić, ale 4-osobowe musi być jakieś. To wtedy jeszcze zejdzie. To jest ta, co ma to? Nie, to chyba nie jest to, czy to ta. Kia Forte. Co myślisz o Nissanie GTR? Nie, jakoś nie przepadam za GTR-ką, wiesz? Nissanem. Ta BMK 4-drzwiowa jest? Która? Pixel? W Sedanach masz C63. C63 jest. Żeby go zrobić, musi pomarańczowa? Czekaj, Audi RS. Nie, no nie jest 4-drzwiowa, zobacz, przecież ma. Raz, dwa, trzy. Bagażniki... Czy jest z przodu, widzisz? Nie mieści się. Składają się siedzenia? Niemożliwe. Niemożliwe, nie widziałem nigdy. Można wsiadać do tyłu. Naprawdę? Da się? To nie wiedziałem. A masz ten gdzieś nagranie, może jakiś filmik, to bym zobaczył. Tu jest Mercedes, ale to jest Liberty Walk, to będzie... Fuja cię robią, kurwa. To jest... Be. Tych aut jeszcze nie ma? Ile kosztowało sprowadzenie Mercedesa CLA 45 AMG? A powiem ci, kocu, że niedużo. C-klasa, ostatnio patrzyłem, była za tylko 70 tysięcy pilny. AMG 2016 rocznik, 20 tysięcy kilometrów tylko przejechane, więc pewno z 23 tysięcy taniej, nie? Ale jeszcze doliczyć trzeba opłaty, nie? Kurde, co to tu jest? O, jakie gówno. Tania pewno, kocu, niedużo. Tylko trzeba dobrą aukcję wyrwać, wiesz? Ostatnio akurat. Kocu, kurde, tu nie musisz mamie karty podpierdalać. O, ten ładny. Kup do charger? Nie ma chyba chargera. Ja mam chargera na co dzień. W gierce nie potrzebuję. Wiesz? Skubany, ja mam chargera na co dzień. Już w gierce to już wiesz.
Volkswagen Passat Variant. Jest, no dobra, dobra. Czekajcie, no obejrzymy, co tu jest. Noraczka, a co byś chciał wiedzieć? To ci powiem. Którego roku masz Chargera? 2014 rok. Mogłem wziąć poliftową wersję 2015, ale nie chciałem. 2014